I widziałem pośrodku, między tronem a czterema postaciami, pośród starców, stojącego baranka, jakby zabitego. Księga Objawienia, 5 rozdział, 6 werset. I będę mówił o nowej pieśni. Księga Objawienia w 5 rozdziale pozwala nam wejrzeć w niesamowitą scenę rozgrywającą się w niebie. Baranek Boży, Pan Jezus Chrystus, wziął do ręki księgę z siedmioma pieczęciami. Wtedy wszyscy zbawieni upadli i zaśpiewali nową pieśń. Treść nowej pieśni. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Ta księga zawiera opis sądów Bożych, które przyjdą na ziemię. Chrystus ma władzę, aby dokonać sądu. Tak mówi m.in. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 27 werset. W dalszym ciągu ta pieśń mówi: ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi. Dzięki dziełu zbawienia dokonanemu na krzyżu Golgoty, Pan Jezus Chrystus umożliwił zgubionym grzesznikom drogę do Boga. Kto wyzna swoją winę przed Bogiem i przyjmie Chrystusa Jezusa Pana jako swojego Zbawiciela, ten jest dla Boga odkupiony krwią Jego. I z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Już około 2000 lat, już od około 2000 lat jest ta dobra nowina rozgłaszana na całym świecie. Do dzisiaj zostały zbawione miliony ludzi na całej kuli ziemskiej przez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. Odkupieni chrześcijanie są kapłaństwem świętym i królewskim kapłaństwem przed Bogiem, bo tak mówi pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 i 9 werset. Odczuwają wewnętrzną potrzebę, by wznosić dziękczynienie swojemu Panu, Jego uwielbiać i czcić swoim życiem i wyznawać Go przed innymi ludźmi. Będą królować nad ziemią. Wierzący będą w przyszłości wraz z Chrystusem Jezusem Panem w nowym przymierzu, które ustanowione zostanie po wielkim ucisku, w ustanowionym przez Niego tysiącletnim Królestwie Pokoju, w czasie którego będzie właśnie panowało Królestwo Pokoju i wtedy będzie też nowe przymierze z Izraelem i Judą. I wtedy wierzący w czasie nowego przymierza będą w przyszłości wraz z Chrystusem rządzić na ziemię. Wierzący będą w przyszłości wraz z Chrystusem ustanowionym przez Niego tysiącletnim Królestwie Pokoju, rządzić nad ziemią. Wszelka chwała, wdzięczność i całe uwielbienie należą się Panu Jezusowi Chrystusowi, Barankowi Bożemu. Czy i Ty dołączysz swój głos do nowej pieśni?